Prezes Stowarzyszenia Kredycji, którą Pani odczytała do pełu, z rozmowy przed spotkaniem, z matkiem, z tych informacji ukazujących się w różnych mediach. Na plan pierwszy tego naszego zamiaru, też intencji związanej z zamiarem funkcjonowania szkoły, przybierają się względy finansowe. One są podkreślane na każdym kroku. Tak nie do końca jest. One rzeczywiście są wyodrębnione, one rzeczywiście są w tych naszych uzasadnieniach, w naszych argumentach, ale to nie są jedyne argumenty. To nie są jedyne argumenty. Szanowni Państwo, najpoważniejszym argumentem wystawianym to jest niska liczba uczniów. To jest niska liczba uczniów. I to teraz konkretnie, naprawdę konkretnie, bo mówimy o liczbie demograficznej, która się pojawia w szkołach. W klasie drugiej i trzeciej macie Państwo 14-roczniki dzieci. To są 3 roczniki. To są 3 roczniki. Te 14-roczne dzieci. Czyli wychodzi na to, że mówiąc bardzo brzydko, statystycznie 4 dzieci na rok. W roku następnym planowanych jest przyjście 9 dzieciaków, potem 6, potem znowu 3. To są dzieci, które są policzone. Tak? To nie są wzięte z statystyk, to są dzieci policzalne. To jest skazanie, bo mieszka tutaj, mieszka tam, przychodzi. Ja chciałbym przypomnieć Państwu, że w 2015 roku, 15 grudnia, została zmieniona ustawa o systemie oświaty, ta, która podwyższyła wiek obowiązku szkolnego do wieku 7 lat. Ustawodawca w zmianach zawarł taki zapis, że jeśli w szkole nie ma 7 dzieci w klasie, to organ prowadzący może stworzyć oddział w innej szkole. Nasze gminy się odbyło. W Szkole Podstawowej i Stołecznej na rok szkolny 2016-17 było 4 klasistów. W Waszej szkole tego nie było. U Was nie było żadnego dziecka w pierwszej klasy, więc tego problemu nie było. Nie było protestów, nie było niczego. Był inny protest, był protest pracowniczy, o to wie Pani Prezes Związku i wiem ja. Bo myśmy się tym zajmowali, myśmy ten problem rozpoznali. Natomiast nie było problemu z tym, że 4 dzieci z waszej szkoły mają uczyć się w Trzcińsku-Zdroju. To dotyczyło obwodu szkoły podstawowej stołecznej. Te dzieci są w Trzcińsku. 12 dzieci uczy się, jest w pierwszej klasie w Trzcińsku, z tego 4 obwodu szkoły podstawowej stołecznej. Podejrzewam, że ustawodawcy nie chodziło o względy finansowe, bo w średniej wielkości szkoła poradzi sobie z brakiem, z oddziałem małolicznym. To nie jest dla szkoły, gdzie jest w oddziale po 14, 16 dzieciaków. Sprawa, że w jednym będzie 4 czy 6, jest ona naprawdę większego obowiązywania. Tu raczej chodzi myślę, że tu chodziło o zamiar taki, że o dobro dzieci, że oddział małoliczny nie jest najlepszym rozwiązaniem dla dziecka. Nie jest